Witajcie na kanale Sklepiku Gosi, z tej strony Monika. Zapraszam Was dzisiaj serdecznie na inspirację dziecięcą. Zrobimy sobie kartkę w pudełku z kolekcji od Craft O'Clock The Sweetsters. Bardzo fajna, kolorowa, radosna kolekcja, zaprojektowana przez Kasię Kędzierską. Zaraz ją Wam zaprezentuję, ale najpierw po kolei jeszcze Wam powiem, co będę dzisiaj używać do wykonania mojej kartki. Przede wszystkim przygotowałam sobie tekturki, z Twojej tekturki. Pamiętajcie też o tym, że w tym miesiącu Twoja tekturka jest producentem, którego sklepik Gosi promuje. W związku z tym mamy dla Was konkurs. Jest on na Facebooku ogłoszony. Znajdziecie tam post, pod którym możecie wrzucać zdjęcia z pracami, które wykonaliście przy użyciu tekturek z Twojej tekturki. I konkurs zostanie rozstrzygnięty. Jest tam chyba do wygrania bon na 50 zł, czy na 40, nie pamiętam. Także serdecznie Was zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. I dzisiaj właśnie między innymi te tekturki z Twojej tekturki sobie wykorzystamy. Mam takie kamieniczki na tle księżyca. Zobaczę jeszcze, czy wykorzystam też te kamieniczki, czy na przykład tylko sam księżyc. Tutaj mam taką warstwową rameczkę, bardzo delikatną. I tło. Też zobaczymy, ono jest warstwowe. Zobaczymy, czy wykorzystam i tą rameczkę, i to tło, czy na przykład samo, tylko tło bez tej ramki, bez tej drugiej warstwy. Także to są tekturki. Mam też wykrojnik z Creative Expressions. To jest taki wykrojnik, jak widzicie, jest tu kilka części. I ja nim dzisiaj będę wykrajać okienko w kartce. Pokażę Wam, jaki mam pomysł na przygotowanie pudełka na kartkę z okienkiem. W momencie, kiedy nie mam bazy z okienkiem. Chciałabym dzisiaj spróbować pewnego pomysłu. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Także mam taki wykrojnik. Dla zainteresowanych to jest numer ten tutaj. CD2204. Następnie przygotowałam sobie cykiny, bo może w tym okienku na pudełku zrobimy sobie shaker mały. Tutaj mam kawałek folii właśnie do tego okienka na kartkę. Bazę na pudełko mam z rzeczy z papieru, to jest baza Craft, to jest niskie pudełko, bo kartka nie będzie też jakoś bardzo rozbudowana. W większości wykorzystamy właśnie elementy wycięte z papieru, także mamy bazę na pudełko. I tutaj mam kolekcję, mam trzy różne rozmiary kolekcji. Zaprezentuję Wam może tę dużą kolekcję 30x30 i dodatki, które są do tej kolekcji przygotowane. Kolekcja The Sweetsters, słodziakowe stworki autorstwa Katarzyny Kędzierskiej dla Craft O'Clock. Tutaj mamy na drugiej stronie okładki, mamy elementy do wycięcia. Przepiękne są te ramki, bardzo mi się podobają. I tutaj są jeszcze różne takie właśnie elementy, jakieś tagi. Pierwszy arkusik, bardzo fajne takie pastelowe, ale przy tym bardzo radosne kolory. Tutaj mamy takie niebo. Tutaj znowu jest niebo, ale tym razem z kolorowymi gwiazdkami. I tutaj mamy na dole tęcze i oczywiście stworki. Z drugiej strony takie akwarelowe grochy. Tutaj mamy prześliczne króliczki. Świetne są. Tutaj balonik, banerki. I z drugiej strony słodkości. Kolejny arkusz to są dwa takie większe stwory. A tutaj na górze mamy księżyc i gwiazdy. Z drugiej strony jest bardzo ładny akwarelowy arkusz, taki z przetarciami. Tutaj mamy znowu stwory, jeden na dole zamyślony, drugi tutaj jednorożec śpi na chmurze. I kolejny akwarelowy arkusz w nieco innych odcieniach. I ostatni arkusik to też są znowu te królisie z marchewkami, tutaj jakiś stworek. I przepiękne kompozycje na górze. I tutaj żółciutki, taki żółto, delikatnie niebieski po brzegach arkusz akwarelowy. I tutaj jeszcze są arkusze z elementami do wycięcia. Tutaj mamy kwiatki. To są kwiaty numer 15, jakby ktoś szukał. Dodatki do wycinania. Z drugiej strony biały. Tutaj mamy same stworki i to są extra stuka, czyli dodatki do wycinania numer 1 do tej kolekcji The Sweetsters. I tu są same stworki. I arkusz numer 2 z elementami do wycięcia do tej kolekcji. Tu też mamy takie stworki, ale dodatkowo jeszcze mamy elementy inne. Tutaj mamy chmury, balony, gwiazdki i jakieś słodkości. Także tak to się prezentuje.
jest jeszcze arkusz, on też jest dodatkowo. To są karty ozdobne też do tej kolekcji. Tak to się prezentuje. Przepiękne rameczki. I z drugiej strony on już ma tło takie kolorowe, tęczowe, akwarelowe tło. Także to jest duża kolekcja. Ja zobaczę, z której jeszcze będę korzystać. Na pewno do oklejania kartki będę korzystać z małej kolekcji, ale może z dużej na pewno będę brała elementy te do wycięcia. Także najpierw sobie chyba wytnę wszystkie elementy, które chciałabym użyć w pracy, a potem najpierw zrobimy sobie też pudełko, bo pudełko będzie dzisiaj jakby głównym elementem naszej pracy, bo chciałabym to okienko wykonać. Jak widzicie, na wieczku nie ma tutaj wyciętego okienka, więc my sobie to okienko zaraz zrobimy, ale najpierw sobie wszystko przygotuję. Także dajcie mi chwilę i zaraz do Was wracam. Okej, słuchajcie, zaczniemy od pudełeczka. Już sobie tu elementy wycięłam. Przepraszam Was za moją chrypę. Najpierw sobie skleimy denko od pudełka. Jak mi się uda znaleźć kość? Okej, mam. Także skleimy sobie najpierw dno pudełka. Tak. Widzicie, przy tych pudełkach z rzeczy z papieru nie musicie się stresować, że coś Wam będzie odstawać, że coś będzie krzywo, że coś się dobrze nie złoży. Możecie nawet to pudełko złożyć tak naprawdę bez sklejania. Ja zawsze dla pewności mimo wszystko sobie te pudełka sklejam i naklejam wtedy taśmę tutaj, w tym miejscu, gdzie jest to ta perforacja. Z każdej strony, to samo potem zrobię też z wieczkiem, z każdej strony naklejam sobie miejsce, gdzie jest perforacja. Tak. I dodatkowo jeszcze robię sobie to tutaj. Czy tak jakby wzdłuż tego skrzydełka sobie naklejam taśmę. One są dosyć długie, te skrzydełka. Jeszcze jeden kawałek będzie potrzebny. I już od razu możemy sobie to skleić. Najpierw te skrzydełka przyklejamy. Sklejamy rogi. I dół sobie zostawię nieoklejony, taki kraftowy. Ta taśma jest mocna, także spokojnie tam kraftowy papier też przytrzyma i wtedy przyklejamy ścianki. I zaraz zabierzemy się za wieczko. Dobra, mamy już nasze denko sklejone. Odkładamy. I teraz tak, najpierw sobie właśnie okleimy wieczko taśmą do sklejenia, żeby już potem o tym nie zapomnieć. Tak, i teraz taśma, tak samo jak
przypadku denka. Wszędzie oklejamy w tych samych miejscach. Skrzydełka też. Dobra. I teraz tak, jeszcze nic nie sklejamy. Zaczniemy od tego. Chcemy mieć okienko w wieczku. Nie mamy tego okienka. A ja na przykład mam maszynkę A5 i mi takie wieczko się po prostu nie zmieści do maszynki. Więc sztuka polega na tym, żeby zrobić sobie to okienko bez wkładania do maszynki całej bazy. I ja wymyśliłam sobie coś takiego. Wytnę sobie okienko w kolorowym papierze wykrojnikami. I do tego akurat wykorzystam sobie kolekcję tą małą. Ich tak myślę, żeby zrobić sobie może pudełeczko, jakieś takie bardziej jednokolorowe, o może ten papier jest ładny, takie pastelowe, to od razu sobie wezmę te wszystkie arkusze, są 3 sztuki, chciałabym, żeby było bardziej dziewczęce to pudełeczko. Tak patrzę, że one, zobaczcie, idealnie te arkusiki 6x6 cali pasują do oklejenia naszego wieczka. Teraz taki arkusz już nam się w maszynce zmieści, więc najpierw sobie wytniemy to okienko. Umiejscowimy sobie, jak duże ma być to nasze okienko. Ja bym chciała, żeby one były w tą stronę. Tak. I żeby miało takie ładne. O, zrobimy tak. To będzie tylko nasze obramowanie i okienko wytniemy tutaj, mniejsze. Te wykrojniki z Creative Expressions właśnie są fajne, bo można z nimi tak kombinować. Dobra, mamy umiejscowione. Tak. Myślę, że jest równo. Teraz weźmiemy sobie taśmę papierową i przykleimy sobie ten wykrojnik, żeby już nam się nic nie poruszyło. Ok. Musicie sobie tu środek bardziej przykleić, bo żeby w razie czego Wam się nie oderwał papier. Jeśli tego środka i tak nie wykorzystamy. Tak. I teraz co ja jeszcze zrobię? Wezmę sobie drugi arkusik, bo będę chciała środek też wykleić i środek już może być bardziej kolorowy. Wezmę sobie drugi arkusz. Może taki z grochy. I podłożę go sobie od razu pod spód, żeby wykrojnik mi od razu wykroił dwa arkusze papieru. Możecie też w razie czego sobie delikatnie te arkusze ze sobą skleić, żeby one się w maszynce nie przesunęły. I ja teraz sobie to wytnę maszynką. Dajcie mi chwilę. Ok, mamy to wycięte. Jak widzicie, te dwie warstwy się na siebie nakładają. I teraz tak, okienko mamy tutaj, ale nie mamy go wciąż w pudełku, więc ja proponuję wziąć sobie, przyłożyć te, to, co sobie wycięliśmy. O! Zobaczyć, gdzie się kończy, gdzie się kończą te przestrzenie, ten ażur, żeby wiedzieć, którędy będzie przebiegać nasza szybka. I delikatnie sobie zaznaczyć ołówkiem, którego nie mogę znaleźć. Okej. O, mam ołówek, dobra, mam. Ołówkiem zaznaczyć sobie tutaj na razie
na brzegach wieczka, na bokach. Potem sobie to wymarzymy. Dobra, i teraz poprowadzimy sobie linię już tutaj. I z tych miejsc przecięcia powstanie nam pewnie prostokąt, bo kwadrat to nie będzie, który sobie po prostu wytniemy nożyczkami. Widzicie? I tu powstał nam teraz prostokąt. Ja go sobie po prostu wytnę nożyczkami. Wzięłam, ale przeżyjemy, tak. Możecie to oczywiście zrobić też przy użyciu linijki i skalpela na macie. Byłoby na pewno dużo dokładniej. I teraz tak, ja sobie nakleję najpierw ten przód. Tak, patrzę, że mi się tu gdzieś jeszcze coś wybrudziło. Szukam gumeczki. Dobra, za chwilkę to sobie zmarzę. I teraz tak, najpierw sobie nakleję tutaj dookoła. Ok, smarujemy sobie i ja sobie posmaruję sam brzeg na razie, żeby do tego brzegu tylko przykleić, do tych brzegów, które nam zostały. Tak. I teraz najpierw nakleję sobie szybkę z tej strony, tutaj. Skleję sobie pudełko do końca i wtedy dopiero będę naklejać tą drugą warstwę. Także nawet jeśli chcecie, możecie sobie najpierw tu przykleić jeszcze te brzegi, bo jest łatwiej po prostu je kością przycisnąć w momencie, kiedy pudełko jeszcze nie jest do końca sklejone. Tu widzę, że muszę dodać kleju. Tutaj też coś nie trzyma, chyba klej się do końca nie wycisnął. Ok, dobra. Także teraz śmiało możecie sobie okleić te boki. Ja sobie zaraz przytnę paseczki. Będą na 7-8 cala. Ok, dajcie mi chwilę. Dobra, 7-8 cala. Teraz. I ostatni paseczek. 4. Dobra. I teraz sobie okleimy te boki. Ok, szybciutko okleimy. Mamy już oklejone boki. I teraz zanim skleimy do końca wieczko, będziemy potrzebować ten kawałek folii, który sobie przygotowaliśmy. Ok, znalazłam folię. I teraz jeszcze możemy sobie użyć naszej taśmy, żeby ta folia się dobrze nam przykleiła. I dookoła naszego okienka. Thank you.
taśmę sobie tutaj przykleić. Ja jednak zdecydowałam, że nie będę tutaj robić shakera na pudełku, tylko zrobię sobie shaker na kartce. Także tu od razu po prostu robimy tylko okienko. Jeszcze sobie tu wymierzę, ile mi dokładnie jest potrzebne tej folii. Dobra, tyle wystarczy. Tak. Naklejamy folię. I teraz, zanim przykleimy tę część tutaj w środku, żeby zasłonić te nasze tutaj nasze kombinacje, to najpierw sobie skleimy pudełeczko do końca i dopiero wtedy wkleimy sobie ten środek. W ten sposób będzie wszystko zasłonięte, wszystkie nasze tutaj te oklejenia taśmą, nierówności też. No, jak będziecie robić skalpelem i linijką, wycinać tą tutaj dziurę, to będziecie mieli pięknie i równo, ale ja potraktowałam niezbyt ładnie moje pudełko nożyczkami i teraz muszę to zasłonić. Ale żaden problem. Zaraz wszystko będzie pięknie wyglądać. Tak. Widzicie, to będzie nasze wieczko. I teraz muszę sobie dopasować, bo nie pamiętam. O, to będzie w tą stronę. Dobra. Czyli tak wklejamy. Jeszcze sprawdzę z tej strony, czy wszystko jest ok. Dobra. Jak wkleimy, to będzie dobrze. I teraz smaruję sobie klejem. I wklejam środeczek. Ok, mamy wyklejony nasz środek. Tak wygląda pudełeczko. Tak, o, tak wygląda pudełeczko, wieczko z góry. Widzicie, tutaj mamy okienko. I teraz zabieramy się za naszą kartkę. Może tu jeszcze potem, jak już skończę kartkę, dodam jakąś dekorację jeszcze na pudełku, ale zobaczymy na końcu, bo chciałabym, żeby to pudełeczko pasowało do kartki, także najpierw kartka, potem ozdobienie pudełka. Okienko mamy. Dobra, zabieramy się za kartkę. Kartka już będzie w przyspieszeniu. Format kwadratowa karteczka 5,5 na 5,5 cala. Też papier kraftowy, także do usłyszenia na końcu. Thank you.
Nasza karteczka i nasze pudełko skończone. Jak widzicie, na pudełku dodałam niewielką dekorację i napis tego, co najpiękniejsze, z arkusza, z napisami też od Craft O'Clock. Wyjątkowe okazje, napisy 1. I tutaj dodałam też małego królisia. Tak jak mówiłam, chciałabym, żeby to była kartka dla dziewczynki, więc takie też kolory starałam się dobierać bardziej, bo te, też można i dla chłopca z tej kolekcji fajną karteczkę stworzyć. Nawet album super będzie, naprawdę piękna jest ta kolekcja, bardzo, bardzo dziecięca. Także to będzie karteczka dla dziewczynki, także te królisie też takie delikatniejsze. A sama karteczka prezentuje się tak. Tutaj mamy shaker. Pod spodem mamy papier w słodkości, tutaj tęcza, latawiec. Tę tekturkę wyembosowałam, właśnie zapomniałam na początku powiedzieć o tych tuszach. Wyembosowałam dwoma tuszami z Sizzixa, one są to właśnie takie z delikatnym bardzo brokatem. I tutaj kompozycja z kwiatków tylko papierowych i króliś naklejony na piance podniesione. Także karteczka jest, tak jak mówiłam już na początku, chciałam, żeby ona nie była zbyt wystająca i bogata. Jest dosyć skromna, ale myślę, że efektowna. Kolekcja już sama w sobie jest efektowna, także fajne projekty na pewno z niej będą powstawały. I co? Ja się już z Wami żegnam. Przypominam jeszcze o tym konkursie z Twoją tekturką. Zaglądajcie na Facebooka sklepiku Gosi. Tam znajdziecie wszelkie informacje na ten temat. I życzę Wam pięknego weekendu. Serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, pa!